Siemanko, jestem Błażej. Tworzę obrazy w stylu StringArt. Zobacz, jakie to proste z zestawem, który możesz zamówić na mojej stronie internetowej. W zestawie otrzymujesz deskę, która ma już nawiercone otwory, dzięki czemu tworzenie jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nie wkurzysz sąsiadów hałasem i poradzi sobie z tym nawet dziecko. W otworach umieszczamy gwoździe, które dobijamy za pomocą młotka. Delikatnie. Następnie bierzemy nić, rurkę, zawiązujemy ją na dowolnym gwoździu, będziemy wykonywać kontur. Pokażę Ci, w jaki sposób taki kontur się robi. Czyli zaplatamy po zewnątrz, ruchem zgodnym ze wskazówkami zegara, nić wokół gwoździków. Czynność powtarzamy, aż przejedziemy cały kontur dookoła. Kiedy już dojedziemy do końca, robimy tak zwaną przeplatankę, czyli będziemy teraz mijać gwoździki raz z jednej, raz z drugiej strony. Pozwoli to przygotować bardzo ciekawy kontur, który odetnie od tła nasz obraz. Zobacz, jak powinno wyglądać to na końcu, a następnie przeciągnij przez rurkę nić w kolorze białym i rozpocznij plecenie łatek. Będziemy to robić w taki sposób, jak widzicie. Zmieniam kierunki, czyli przejeżdżam całą łatkę nicią w danym kierunku i potem zmieniam nachylenie czy pochylenie nici, tak aby jak najbardziej optymalnie wypełnić tą przestrzeń za pomocą nici. 5-6 to jest takie totalne minimum dla każdej z łatek. Przechodzę sobie zgrabnie gwoździkami na kolejną łatkę i ponawiam operację. I taki schemat będziemy wykonywać na każdej z łatek. W międzyczasie możemy za pomocą karty kredytowej obniżać nić, dzięki temu będziemy mieli na gwoździkach więcej miejsca do zaplatania, a praca będzie znacznie wygodniejsza. I kontynuujemy. Mam nadzieję, że wraz z radami, które zawarłem w tym wideo i do tego z otworami, które są wywiercone w płycie, tworzenie będzie dla Ciebie dziecięcą igraszką i da tyle radości, ile mi zawsze daje. Zobacz, jesteśmy już na etapie ostatniego koloru i zaraz bardzo ważny moment w tworzeniu naszego obrazu, czyli przygotowanie konturu wykańczającego. Dzięki temu, co właśnie teraz zaraz uczynimy, obraz nabierze takiego waloru estetycznego, jaki na jakim nam zależy. Zobaczcie, pleciemy raz w jedną, raz w drugą stronę. Ja Wam tutaj poglądowo pokażę na fragmencie. W jedną, w drugą stronę i tak wszystkie po kolei fragmenty, tak aby nie dublować nici. Na koniec została nam ostatnia czynność, czyli zamalowanie łebków gwoździków za pomocą markera. I voilà, nasz obraz będzie już gotowy. Mam nadzieję, że tworzenie sprawi Ci tyle przyjemności, ile sprawia mi. Dla mnie ta rękodzielnicza przygoda to jest najlepsze, co spotkało mnie w życiu. Jeżeli uważasz, że rady, które tutaj prezentowałem, były przydatne, to zapraszam do subskrybowania. Zapraszam również na moją stronę www.stringartpolska.pl, gdzie znajdziesz m.in. takie zestawy, dzięki którym możesz tworzyć sam.